Dobrze, to jesteśmy po przerwie. Zostało nam 40 minut. 40 minut na ten tekst, który nam pozostał. To nie jest wielki komfort, ale po prostu musimy iść do przodu, więc powiemy tyle, ile powiemy. Postaram się być możliwie zwarty. Przed nami dziewiąty tekst w granicach 9.1, 10.6. Ślepi widzą, widzący pozostają ślepi. Pamiętacie, co jest w tych granicach w Ewangelii Jana? Pamiętacie, co to za historia? Czy nie pamiętacie? Uleczenie ślepo narodzonego. Tak jest. Bardzo dobra historia. Bardzo dobra historia. Ja bym się patrzył. Chciał. Ok. Czyli rozdałem wam materiały. Jesteście już całkiem materialni. W związku z tym rozdałem wam materiały. Ten materiał, który jest przed wami, ma taki układ. O, patrzcie na swoje te wydruki i na to, co wam tutaj będę pokazywał. Całość tego materiału jest koncentryczna. Co to znaczy? Tutaj macie cząstki A1, B1, C1, tak? I potem na samym dole macie A2, B2, C2. I to jest pierwsza warstwa, a tutaj mamy fragment B, tak? Czyli mamy fragment A, B, A1. Taki jest układ koncentryczny. Ale rzecz w tym, że wszystkie poszczególne cząstki to różnego rodzaju równoległości. Dobrze. Czyli już wiemy, że tekst Jana lubi równoległości, ale lubi też bardzo krótkie układy koncentryczne. Akcentem tej całej sekwencji są w centrum tego wszystkiego są elementy oznaczone literkami D, D1 i D2. Tak? I jeżeli chcecie sobie już teraz zaznaczyć, gdzie jest akcent całego tego materiału, to akcent pada na D1 i D2. To są ostatnie elementy tych szeregów tutaj w środku tekstu. Dobrze. Nie mamy wyjścia. Trzeba to przeczytać. Zamieniam się w lektora. Na slajdzie dla tych z was, którzy jesteście w internecie, teksty paralelne są oznaczone tym samym kolorem, a część centralna jest zaznaczona dodatkowo takim mocniejszym wcięciem, tak? Dobrze. To ja czytam i przypominamy sobie tekst. A przechodząc, kontekst jest taki, ten literalny, linearny, że jeszcze nie skończyło to się do tego, tych szałasów, tak? To jeszcze wszystko się dzieje w czasie tego święta i teraz właśnie gdzieś tam przy okazji po tych ostatnich rozmowach Jezus przechodzi gdzieś i właśnie. A przechodząc ujrzał człowieka ślepego od urodzenia. I zapytali go uczniowie jego, mówiąc: Mistrzu, kto zgrzeszył, on czy rodzice jego, że się ślepym urodził? Odpowiedział Jezus: ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, lecz aby się objawiły dzieła Boga w nim. Tutaj są różne świadectwa, wersycie 4 na początku, dlatego macie ten przełącznik. Nam, mi. Jedne świadectwa dają liczbę mnogą, inne liczbę pojedynczą. Będę czytał. Okej, nam. Nie będę czytał mi na początku. Mi trzeba wykonywać dzieła tego, który posłał mnie. Póki dzień jest, nadchodzi noc, gdy nikt nie może działać. Póki na świecie jestem, światłością jestem świata. To powiedziawszy, splunął na ziemię i uczynił błoto ze śliny i pomazał go błotem na oczy. I rzekł mu: idź, obmyj się w zatarce Syloe, to znaczy posłany.
Poszedł wtedy i obył się i wrócił widząc. Sąsiedzi więc i ci, którzy go widywali przedtem, jako żebraka, mówili, czy to nie ten jest, który siadywał rzecząc? Inni mówili, ten jest. Inni mówili, nie, ale podobny jest do niego. Tamten mówił, że ja jestem. Mówili wtedy mu, jak więc zostały otworzone oczy, twoje oczy? Odpowiedział tamten, człowiek zwany Jezusem, było to uczynił i pomazał moje oczy. I rzekł mi, idź do Syloe i obmyj się. Poszedłem więc i obmywszy się, przyjrzałem. I rzekli mu, gdzież jest tamten? Mówi, nie wiem. Prowadzą go do faryzeuszów, tego kiedyś ślepego. Był ktoś sabat w tym dniu, w którym błoto uczynił Jezus i otworzył jego oczy. Również więc pytali go i faryzeusze, jak przejrzał. A zaś powiedział im, błoto nałożył mi na oczy, obmyłem się i widzę. Mówili więc z faryzeuszy niektórzy, nie jest ten od Boga człowiek, gdyż sabatu nie przestrzega. Inni natomiast mówili, jakże może człowiek grzeszny takie znaki czynić? Rozłam nastąpił wśród nich. Mówią wtedy ślepemu znów, co ty mówisz o nim, skoro otworzył twoje oczy? On zaś odpowiedział, to prorok jest. Nie uwierzyli jednak Żydzi odnośnie niego, że był ślepy i przejrzał, dopóki ktoś nie zawołał rodziców jego, tego, który przejrzał. I zapytali ich, mówiąc, czy to jest syn wasz, o którym mówicie, że ślepym narodził się? Jakże bym teraz widział? Odpowiedzieli więc rodzice jego i rzekli, wiemy, że to jest syn nasz i że ślepym urodził się. Jakim zaś sposobem teraz widzi, nie wiemy. Albo kto otworzył jego oczy, my nie wiemy. Jego pytajcie, jest dorosły, sam o sobie powie. To powiedzieli rodzice jego, bo bali się Żydów, albowiem już postanowili między sobą Żydzi, aby, jeśli ktoś go wyznałby Chrystusem, wyłączony z synagogi zostanie. Aby, jeśli ktoś by wyznał Chrystusem, aby, jeśli ktoś go wyznałby Chrystusem, wyłączony z synagogi został. Dlatego rodzice jego powiedzieli, że dorosły jest. Niego zapytajcie. Przywołali więc człowieka ponownie, który był ślepy i rzekli do niego, oddaj chwałę Bogu, my wiemy, że ten człowiek jest grzeszny. Odpowiedział więc tamten, czy grzeszny jest? Nie wiem. Jedno wiem, że będąc ślepy, teraz widzę. Rzekli więc mu, cóż ci uczynił? Jakże otworzył twoje oczy? Odpowiedział im, powiedziałem wam już, a nie wysłuchaliście. Dlaczego jeszcze chcecie słuchać? Czy i wy chcecie jego uczniami zostać? I wymyślali go i powiedzieli, ty uczniem jesteś tamtego, my zaś Mojżesza jesteśmy uczniami. My wiemy, że do Mojżesza przemówił Bóg, tamten zaś nie wiemy, skąd jest. Odpowiedział człowiek i rzekł im, w tym zadziwiające jest, że wy nie wiecie, skąd jest, a oczy ma otworzył. Wiem, że grzeszników Bóg nie wysłuchuje, ale jeśli by ktoś bogobojny był i wolę jego spełniał, tego słucha. Od wieków nie słyszano, żeby otworzył ktoś oczy ślepo-narodzonego. Gdyby nie był ten od Boga, nie mógłby uczynić nic. Odpowiedzieli i rzekli do niego, w grzechach tyś urodził się cały i ty nauczasz nas. I wyrzucili go na zewnątrz. Usłyszał Jezus, że wyrzucili go na zewnątrz. I znalazłszy go, rzekł, czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? Odpowiedział tamten i rzekł, a któż to jest, Panie, bym uwierzył w Niego? Rzekł mu Jezus, oto ujrzałeś go, gdyż mówiący z Tobą nim jest. On zaś rzekł, wierzę mu, Panie, i złożył mu pokłon. I rzekł Jezus, na sąd ja na świat ten przyszedłem, aby ci,
którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, ślepymi stali się. Usłyszeli faryzeusze to, ci, którzy z nim byli, i rzekli mu: czy i my ślepi jesteśmy? Rzekł im Jezus: jeśli ślepymi bylibyście, nie mielibyście grzechu. Teraz zaś mówicie: widzimy. Grzech wasz pozostaje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi przez bramę na dziedziniec owiec, lecz przechodzi w inny sposób, taki zaprawdę powiadam wam, taki złodziejem jest i zbójcą. Kto zaś wchodzi przez bramę, pasterzem jest owiec. Temu odźwierny otwiera i owce głosu jego słuchają. I swoje owce woła po imieniu i wyprowadza je. Gdy wszystkie swoje wyprowadzi, przed nimi idzie i owce idą za nim, gdyż znają głos jego. Obcemu zaś nie będą towarzyszyć, lecz uciekną od niego, ponieważ nie znają obcych głosów. Tę przypowieść powiedział im Jezus. Oni zaś nie zrozumieli, o czym było to, co mówił im. Ok. Tekst mamy przypomniany. Czy ktoś z was może osobiście lubi ten tekst? Czasami są takie teksty, które po prostu są, po prostu może na mnie po prostu za każdym razem postać tego gościa robi takie wrażenie. Takie wrażenie, po prostu to jest no gigant. Gigant, przeciekawy bohater, przeciekawa osobowość. Spróbujmy uporządkować ten materiał troszeczkę, czyli jakby spojrzeć tak bardziej makro na to wszystko. Tu macie schemat tego całego tekstu w takiej postaci troszeczkę uproszczonej. Jak można uporządkować ten tekst? No, moja propozycja jest taka, że jeżeli po pierwsze mamy tą ramę taką, fragmenty A i A1, na początku Chrystusa misja wyprowadza z ciemności, Jezus dostrzega niewidomego od urodzenia. Tak? To jest takie bardzo ogólne sformułowanie. I dopełnia to spełnienie się dzieła Bożego w uzdrowionym mężczyźnie. Zaufał Jezusowi jako synowi człowieczemu. Nauka Chrystusa dla faryzeusza w kontekście negatywnej reakcji liderów na znak. No, na razie te fragmenty A1 i A2 są skompresowane, tak? Natomiast już widzicie, że posługuje się pewnym kodem wypracowanym w 6 rozdziale Jana, jeśli chodzi o zrozumienie sformułowania jakie dzieła Boże mamy spełniać, tam pytają Jezusa. Co jest dziełem Bożym, tak? Jezus im odpowiada. Ktoś może pamięta, co Jezus odpowiedział w 6 rozdziale? Aby słuchali. No, jak to tam było? 5 rozdziale. W 6. W 6. Dobrze. Okej. Okay. Jak to było? Już czytamy, kochani. Uwierzyli. No. Wy oto, 28. No. Rzekli więc, cóż mamy czynić, aby wykonywać dzieła Boże? Tak. Odpowiedzieli, rzekli, to jest dzieło Boże, wierząc tego, którego posłał. Ja mam to troszeczkę inaczej. To jest dzieło Boże, abyście uwierzyli w tego, którego posłał On, Ojciec. Tak? To jest 28-29. 6-28-29. I zwróćcie uwagę, używam tego klucza, aby jakby ogarnąć to, co się wydarzyło w ramie. Tak? Na początku właśnie w tym fragmencie Jezus mówi, że ani rodzice, ani On nie zgrzeszył, ale aby się wypełniły w Nim dzieła Boże. I potem na końcu widzimy, że Jezus jakby dopełnia tą historię, zadając pytanie mu, czy wierzy w Syna Człowieczego,
a tamten gościu, który upewnia się, a kto to jest, Jezus mówi, to ja, mówi, tobie tak, mogę powiedzieć, tak. On nie widział, to nie mógł. No, ale coś tam widział, jeszcze słyszał i kojarzył, tak, że okej. Okay. Natomiast rzecz w tym, że użyłem tego tak troszeczkę w uproszczeniu, żeby powiązać te rzeczy, bo jednak troszkę inne tematy, nieco trudniej podane, są ważniejsze w tej ramie A1, bo widzimy, i to może coś was mogło zdziwić, to, że dołączyłem do tego... No właśnie, mnie też, ja też się tak trochę zastanawiałem. Ale na czym? Na tym do 10.6 zeszłam. Dokładnie, że dołączyłem do tego przypowieść Jezusa skierowaną właśnie do faryzeuszy w odpowiedzi na ich pytanie, czy on uważa ich również za ślepych, tak? Najpierw im pewną rzecz delikatnie objaśnił, ale jakby nie wprost, a potem dał im jeszcze bardziej, jakby nie wprost, przypowieść, którą oni nie zrozumieli. No właśnie, czy my jesteśmy ślepi? No i tak dalej. Dobrze. A jak jest zorganizowana część centralna, ten fragment B? A? Czyli mamy po pierwsze, skoro już wam pokazałem, że te elementy D1 i D2 są akcentem, to jeżeli byście się im przyjrzeli, to zobaczycie, że one skupiają się de facto na tym, że ten uzdrowiony bierze w pewnym sensie w obronę Jezusa i to, że jego to dzieło musi być dokonane w połączeniu z Ojcem. Że Jezus nie może być grzesznikiem, musi być jakby z mandatem Ojca działać. Czyli innymi słowy, cała ta część grawituje do argumentu na rzecz tego, że misja Jezusa, znaki Jezusa pochodzą albo są jakby z mandatem Ojca, pochodzą od Ojca i tak dalej. Tak? To jest jakby do tego to wszystko zmierza. A jakimi tematami jakby Jan nas przeprowadza do tego akcentu? Po pierwsze mamy uzdrowienie i jakby przedstawienie tego uzdrowienia. U góry mamy właściwie dwa razy pokazane, jak się to wszystko stało. Tak? Za pierwszym razem widzimy Jezusa, który to robi i jak to przebiega, a potem mamy całkiem precyzyjną powtórzenie tego całego procesu, kiedy ten człowiek zostaje zapytany przez swoich sąsiadów. Tak? I o nim opowiada to dokładnie w kółko. I to jest w ramach tego pierwszego elementu A1. Tak? Jako para to jest pytanie faryzeuszy już kolejne, no ale jak to się stało? Tu teraz już, ponieważ to jest kolejne ich pytanie, uzdrowiony nie opowiada znowu tego wszystkiego, tylko już on ma po prostu trochę nerwy na nich, bo już wam opowiadałem to razem. Ile razy mam to opowiadać, tak? W związku z tym mamy temat samego uzdrowienia, jakby próbę odniesienia się do tego całego wydarzenia, próbę jakby z jednej strony opisania tego, a z drugiej strony próba usłyszenia tego opisu jeszcze raz. Elementy B1 i B2 są ciekawe, bo jak zareagowali sąsiedzi, kiedy widzą nagle swojego właśnie sąsiada, który był ślepy od urodzenia i nagle widzi, mówi, no dobrze, no to gdzie jest ten Jezus, tak, który cię uzdrowił? A Jezusa tam nie ma. Zwróćcie uwagę, to jest taki delikatny dialog z rozmową, do rozmowy Jezusa z jego braćmi na początku 7 rozdziału. Tak? Ich filozofia była taka, no jeżeli już jesteś takim mistrzem świata, już takie rzeczy robisz, to idź się pokazać światu. Nie? W jakim sensie? Jezus powinien stać przy tym człowieku. Patrzcie, to moje dzieło.
Ja to potrafię. Okej? Okay? Potraficie tak? Ja żartuję troszeczkę, ale chodzi o to, że dokonał dzieła i poszedł. Bardzo podobnie zresztą mamy sytuację jak w 5 rozdziale, tak? Uzdrawia paralityka i znika, nie? Nie chodzi jakby za nim, żeby pokazać, bo to też moje dzieło, tak? Jest jakby zupełnie inna filozofia. Zrobił swoje dzieło i idzie załatwiać swoje sprawy. No więc oni są zainteresowani w sposób naturalny Jezusem. A gdzie on jest? W cząstce B2. Na próbę jakby wymuszenia na tym człowieku kolejnej opowieści, on jest zniecierpliwiony, bo ile będzie tym faryzeuszom opowiadał to. I on wysuwa taki domysł, a to może wy byście jesteście, chcielibyście zostać jego uczniami. Innymi słowy, może wy też jesteście zainteresowani Jezusem. A oni go tam zrukali, no my gdzie, co, jakim prawem, nie? Nie, w ogóle nie jesteśmy nim zainteresowani. Czyli oni mają też dowód tego, co Jezus zrobił, w ten sposób ich reakcja jest kompletnie przeciwna. No? C1. Nieuczciwe badanie znaku przez faryzeuszy, tak? No, zwróćcie uwagę, że w tej cząstce C z jednej strony zostaje ten człowiek przyprowadzony do tych faryzeuszy, no i jest tam jakieś odpytywanie i tak dalej, i tak dalej. No ale wygląda na to, jakby na początku wydaje się, że oni coś chcą zbadać. Że oni może rzeczywiście się zastanawiają, czy to tak, czy siak. No ale problem polega na tym, że czytamy przecież, że na początku badają, ale jedni mówią, już mają jasny klucz. Albo on się wpisze w nasz klucz, Jezus, i nie będzie robił takich rzeczy w szabat, albo my nie jesteśmy w stanie tego zaakceptować. No ale inni mówią, no ale ten znak jednak ma swoją siłę, tak? No nie możemy tak zero-jedynkowo. Okej, okay, wydaje się, że jest spór. Wydaje się, że jest badanie. Ale kiedy się posuniemy z tym tekstem dalej w tym elemencie C1, kiedy znaleźli w końcu rodziców Jezusa, tego uzdrowionego, i kiedy poznajemy ich powód, dlaczego nie stają w obronie swojego syna, dowiadujemy się, że wszystko jedno, co by Jezus zrobił. Boję się wykluczenia. Bo Żydzi już powiedzieli, jak ktoś uzna w Jezusie Chrystusa, to my go wyrzucamy z synagogi. Wszystko jedno, co Jezus zrobi. Innymi słowy, cała ten opis badania znaku jest fikcją. Oczywiście, pośród tych ludzi, którzy mają ustawy w swoich rękach i uprawiają fikcję, oprócz nich są jeszcze tacy, którzy no jednak coś tam do nich dociera, bo i faryzeusze, potem będziemy wiedzieć, już widzieliśmy, doznają podziału, tak? Natomiast co do zasady widzimy, że Jan pokazuje nam, że nie ma tu żadnej uczciwej postawy, takiej jakby u tych, którzy rzeczywiście coś decydują, bo to okazuje się, że ci, którzy decydują o byciu w synagodze czy nie, to oni mają właśnie takie podejście, tak? Czyli nie ci, którzy nie mają takiego głosu, ale ci, których decyzje mogą tak właśnie skutkować. Do pary mamy tekst C2 i w tym C2 jakby ta nieuczciwość jest znowu podbita, ale już bardzo zwinne. My wiemy, że do Mojżesza przemówił Bóg, tamten zaś nie wiemy skąd jest. No i oczywiście tu mamy fantastyczną ripostę tego człowieka, bo mówi, no jednak znaki ważą, tak? Ten znak szczególnie waży. Jeżeli po nim nie potraficie powiedzieć, skąd jest, to coś jest nie tak z wami, tak? De facto, nie nazywając łobuzów łobuzami, powiedział im, co o nich myśli, że coś jednak jest na rzeczy w tym ich ucieczce od Jezusa. Chociaż oni już podjęli taką decyzję. No nie, ponieważ podjęli taką decyzję, w związku z tym idą zaparte, idą na całego, tak? Idą na całego. I w końcu mamy te właśnie D1 i D2, które akcentują stopniowo i rozwojowo to, że ten człowiek staje po stronie Jezusa i po stronie tego, że właśnie jego dzieła, znaki i misja jest od Ojca. Niesamowite mądrość tego
Więc chciałbym teraz jeszcze skomentować ten z grubsza rzecz biorąc te schodki, które macie na początku i na końcu tego całego naszego tekstu. Zwróćcie uwagę, że ja może się wrócę tutaj, chociaż sekundkę. Widzę, że chyba sobie opowiemy jednak o tym tekście jeszcze troszeczkę dalej, bo dzisiaj po prostu zrobimy tylko do niego taką przymiarkę ogólną. To jest za 15 druga. Dobra, wrócimy do niego potem, ale za miesiąc, ale to już załatwimy szybciutko. Zwróćcie uwagę, jeżeli macie te wydruki, to w cząstkach A1 i A2, ja tutaj pokażę wam, o, tu jest uczniowie pytają się, kto jest grzeszny, tak? No Jezus mówi, że ani, tak? A zwróćcie uwagę, co jest na dole w cząstce A2. I rzekli do tego człowieka ci faryzeusze. W grzechach tyś urodził się cały i ty nauczasz nas. Wyrzucili go na zewnątrz, tak? Zwróćcie uwagę, posługują się tą samą kalką kulturową. Oceny kogoś, kto cierpi. Musiałeś się narodzić w grzechach, albo ty, albo twoje rodzice. I to jest ciekawe, ten człowiek żył przez ileś lat do swojej dojrzałości, bo tu już go poznajemy w wieku dojrzałym, z taką etykietką, tak? Nie wiem kto, bo różne tam były koncepcje teologiczne, czy dziecko mogło być już jakby obciążone winą w łonie i tak dalej. Jedni uważali tak, drugi uważali inaczej. Natomiast rzecz w tym, że ten człowiek w tej kulturze żyje z taką etykietką. Zwróćcie uwagę, my poznajemy w Ewangeliach różne etykietki. Na przykład Elżbieta ma świadomość, że Elżbieta, żona Zachariasza, że w oczach ludzi jest w jakimś sensie pod Bożym sądem, bo jest bezpłodna. Tak? Bezpłodność była tak kategoryzowana, że coś jest z człowiekiem nie tak, coś jest z kobietą nie tak konkretnie, tak? Wtedy jeszcze jakby nie wpadli na pomysł, że może być z facetem coś nie tak. Ewidentnie kobieta nie tak. Dobrze, ale chciałbym, żebyście zwrócili uwagę. Na początku mamy kalki myślowe, tak? Jezus tutaj na samym szczęście się jakby sprzeciwił tej kalce, ale widzimy, że liderzy w tej kalce funkcjonują i używają jej bardzo ładnie. Nieładnie. Druga część, druga cząstka, 3b, lecz aby się objawiły dzieła Boże w nim, tak? I zwróćcie uwagę, że właśnie po tym wyrzuceniu go z synagogi widzimy przepiękny tekst, tak? Bo zwróćcie uwagę, Jezus tam, gdzie się oddalił gdzieś tam, robił swoje rzeczy, ale teraz, kiedy się dowiedział, że go wywalili, tak? A ktoś, kto... Nie wiem, ile osób z was ma takie doświadczenie opuszczenia swojej rodzimej społeczności, takiej, która jakby w której dorastał, tak? Czasem to jest kwestia wyznania, ktoś opuszcza jakiś kościół albo właśnie jakąś inną, taką dość zasklepioną generalnie strukturę. To jest w ogóle, zwróćcie uwagę, mamy scenę dramatyczną niesamowicie. Rodzice postawili wyżej społeczność synagogi, choć rządzą w niej, i oni to rozpoznają, fałszywi liderzy, wyżej niż swojego syna, który właśnie cieszy się ozdrowieniem. No, kosmos. Tutaj ten fragment właśnie pokazuje piękne rzeczy. Jezus usłyszał, że został wywalony. Czyli mówiąc tylko on Jezusa wziął obronę przed tymi faryzeuszami. I Jezus teraz jakby idzie jemu na ratunek. Znalazł go. No ja rozumiem, a to taka wiocha nie jest, co nie? Znalazł go, okej. Okay. I
Mówi, no okej, czy wierzysz w Syna? Odpowiedział tamten, a któż to jest, Panie, bym uwierzył w Niego? Jak Wam się pytanie to podoba? No bo on nie widzi, no mój powiedział w sposób normalny, tak jak dobry. No bo on nie widział, nie to on nie. Ale on wie, on go słyszał. No słyszał. No słyszał. A wiesz mi, osoby niewidome to słuch mają jak ten kurs blade naprawdę coś. Więc on słyszał tych ludzi, on wie, że to Jezus go uleczył. On Boże zrelacjonował to. Więc, a teraz się go Jezus pyta, czy wierzy. No, a on zadaje pytanie, a któż to jest? Co w ogóle myślicie o tym pytaniu? Myślicie coś o tym pytaniu w ogóle? On nie znał jego charakteru. Kogo charakteru nie znał? No Jezusa. No jak nie? Przecież właśnie go wziął obronę. Dopiero co? Ale coś głębiej. No powiem ci, taką głęboką analizę, jaką przeprowadził, to już... Nie było głębszej. Naprawdę, mało kto już głębszą przeprowadził do tej pory w Jana. A może określenie syn człowiek, nie, no, dla niego... On nie wiedział, z kim rozmawiał. Przecież nie wiedział. To sformułowanie syn człowiek... Sugeruję wam, że Jan naprawdę grupuje w takich kluczowych momentach przeciekawe jednostki osobowościowo, charakterologicznie. Ten gościu bardzo przypomina tego dworzanina, który zostaje odesłany, idź do domu, twój syn żyje. Słudzy przychodzą, mówią, twój syn żyje. Zaraz. A kiedy mu się poprawiło? A on mówią, wtedy. A, to rzeczywiście, to był ten moment, kiedy rozmawiałem z Jezusem. Okej, kupuję. To jest dokładnie to samo. Jezusa do tej pory wie coś o nim jako o uzdrowicielu. Okej, nie ma sprawy. Jakość tego uzdrowienia zostaje w nim głęboko przepracowana w czasie tej całej sceny, bo widzimy, że on się rozwija w tej scenie. On, zróbcie, jaka jest różnica między D1 a D2. W D1 przywołali więc człowieka ponownie, który był ślepy i rzekli do niego, oddaj chwałę Bogu, my wiemy, że ten człowiek jest grzeszny. Odpowiedział więc tamten, czy grzeszny jest? Nie wiem. Jedno wiem, że będąc ślepy, teraz widzę. Zwróćcie uwagę, przychodzą do niego autorytety, tam duchowe i społeczności lokalnej i mówią mu, jak ma wierzyć. On mówi... No, wiecie co, chłopaki, no, ja tam nie znam się na tym wszystkim, ale moje doświadczenie całkiem elementarne tego człowieka jest kompletnie inne i nie wiem, czy mogę wypowiedzieć się tak po prostu, że on jest grzeszny. No, sorry, nie kupuję waszego sądu o nim. Ale zwróćcie uwagę, jak daleko poszedł, kiedy jest drugi raz odpytywany w D2. Oni znowu go atakują w ten sam sposób. Wiem, a nie, oni, ty w tym zadziwiający, okej. Okay. To jest rozwój jego myśli, tak? Od C2 on rozwija się, tak? Mówi, i to jest dziwne, żeby nie wiedzieć skąd jest, a oczy mnie otworzył, tak? Czyli on w C2 już jest na progu właściwie mocnego sklejenia Jezusa z Bogiem, tak? Że jest od Ojca. Wiemy, to są Jego słowa, że grzeszników Bóg nie wysłuchuje, ale jeśli by ktoś był bogobojny był i wolę Jego spełniał, tego słucha. Od wieków nie słyszano, żeby otworzył ktoś oczy ślepo narodzonego. Gdyby nie był ten od Boga, nie mógłby uczynić nic, tak? I zwróćcie uwagę, tu jego stanowisko już jest w sposób całkowicie jednoznaczne. Tam mówi, nie wiem, czy jest grzeszny, ale mam doświadczenie określone w stosunku do niego, tak? On coś na mnie fizycznie mi pokazał. I tutaj widzimy, jak bardzo jest już całkowicie stoi na swoim rozpoznaniu Jezusa. Chciałbym wam zasugerować również taką historię, że... A, okej, okay, dobrze, miałem skończyć tę część. Czyli tutaj widzimy,
że to jego pytanie jest rzeczowe. On tutaj do tej pory jakby ulokował misję Jezusa i skojarzył z Ojcem. Natomiast Jezus mu rzuca wyzwanie, bo jednak Syn Człowieczy to jest jednak konotacja władcy boskiego, tak? No i to on już musi jakby w sobie rozpoznać, czy jest tak daleko w stanie pójść. Ale on ma to doświadczenie, że, jak to pisze? Od wieków nie słyszano, żeby otworzył ktoś oczy ślepo-narodzonego, tak? My nie wiemy teraz jeszcze, jakiego rodzaju wada była tego człowieka. Ponieważ wada, pojawiają się takie medyczne po prostu wady, że po prostu jest niewykształcona gałka oczna. Niektórzy komentatorzy to sugerują, nawet już tacy starożytni. To jest niesłychanie mały tam procent takich przypadków, 1,8 do 3 przypadków na 100 tysięcy urodzeń, tak? Gdzie jest jakby brak gałki ocznej. Natomiast inna wada to jest na przykład taka, że po prostu pewna dystrofia siatkówki, tak? Może powodować, że już od najmłodszego wieku dziecko się rodzi z silnym ograniczeniem wzroku i posuwa się to może się to posunąć do pewnej ślepoty, tak? Więc my nie wiemy, z czym my mamy do czynienia w tym przypadku. Czy właśnie mówimy o tym, że te gałki oczne są, czy też, że ich nie ma. Bo mamy z jednej strony no, taki znowu gest, pytanie symboliczne, czy zupełnie inny, że nakłada błoto na oczy. No i teraz jest pytanie, czy dochodziło do aktu stworzenia, mówiąc krótko, czy też po prostu aktu, który miał jedynie zaangażować tego człowieka w proces oczyszczania i otwierania swojego oczu, tak? Kiedy Jezus mówił, posmarował, powiedział, idź i się obmyj, tak? Czyli mówiąc krótko, on coś zrobił do pewnego momentu, mówi, a teraz ty zrób resztę, tak? I on musi iść, zaufać, zdecydować, czy idzie, czy nie idzie, jeżeli już to poszedł i dokończyć sobie tego, tak? I w tym momencie, kiedy on to myje, no to jest po prostu kosmiczne doświadczenie dla tego człowieka, tak? Zupełnie. Więc my nie wiemy, z czym mamy do czynienia w konkretnym przypadku. Pojawia się tutaj takie określenia, otworzył wzrok. No otwarcie wzroku to jest raczej jakby zupełnie inna sytuacja niż właśnie, że ktoś raczej ma te gałki oczne i co najwyżej po prostu rzeczywiście nie działają i potem zaczynają działać. Z drugiej strony widzimy też sytuację, że sąsiedzi nie rozpoznają tego człowieka, tak? Prawda jest taka, że osoby niewidzące, a tym bardziej gdyby takich gałek oczu były niewytworzone, ich twarz wygląda kompletnie inaczej. Oni inaczej się w tym momencie idą, tak? Oni inaczej funkcjonują jakby w tym relacji ze światem, jeśli chodzi o postawę. Więc no mamy tutaj parę niewiadomych. Okej. Okay. Tutaj jednak, powiedziałbym, widzi całkiem sporo. Tutaj widzi bardzo sporo. Zadaje konkretne pytanie po tym swoim doświadczeniu. I kiedy Jezus, bo wygląda na to, że ma świadomość, że to jest właśnie ten Jezus, który go uzdrowił, tak? Jemu jest gotowy po prostu zaufać jako Synowi Człowieczemu, jako Bożemu Królowi. Okej. Dobra. Co my tu jeszcze możemy powiedzieć, tak? Teraz zwróćcie uwagę, że w tej, właśnie w tej ramie tego tekstu, na ostatnich pozycjach, mamy teksty dziwne. Mamy teksty dziwne, ale no znowu bez przesady, tak? U góry mamy taki tekst. Mnie trzeba wykonywać dzieła tego, który posłał mnie, póki dzień jest. Nadchodzi noc, gdy nikt nie może działać. Póki na świecie jestem, światłością jestem świata.
No więc powraca się ten kod Jezus jako światło świata, ale pojawia się też tekst no, kompletnie takim zadziwiający. Nadchodzi noc, gdy nikt nie może działać. Tak, zwróćcie uwagę, że tej frazy nie da się zrozumieć dosłownie w żaden normalny, naturalny sposób. Tak? Wy dzisiaj wstaliście, coś żeście porobili, po naszym spotkaniu wrócicie do domu i też będziecie coś robić. Tak? I obok złych i dobrych wszyscy działają i tak dalej. Więc na pewno nie możemy tego przeczytać w jakikolwiek sposób naturalny. Z drugiej strony zwróćcie uwagę, że mamy sytuację po drugiej ten C2 po drugiej stronie, no taką dość ciekawą, tak? Więc C1 operuje światłością Jezusa, przy Jezusie światłością Jego dzieła, a z drugiej strony tym, że kiedy On odejdzie, no pewien obszar zostanie ogarnięty ciemnością. Po drugiej stronie mamy taką sytuację, że mamy Jezus się wypowiada, na co przyszedł. Więc zwróćcie uwagę, że nagle ta Jego światłość zostaje teraz jakby dokumentowana, jak ją należy tutaj w tym miejscu rozumieć. Na sąd ja na świat ten przyszedłem, aby ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, ślepymi stali się. Usłyszeli faryzeusze to, ci, którzy z nim byli i rzekli mu, czy i my ślepi jesteśmy. Rzekł im Jezus, jeśli ślepymi bylibyście, nie mielibyście grzechu. Teraz, jak mówicie, widzimy. Grzech was pozostaje. Okej? Widzą, oni nie robią. Proszę? Widzą, oni nie robią. To nie jest kwestia, że nie robią. Natomiast chodzi o to, że Jezus się odbija od tego wydarzenia z tym, nie wiadomo, z tym ślepym, który zobaczył na dwa sposoby. Tak? Bo zobaczył i fizycznie, ale okazuje się, że ten cały proces został przez niego głęboko przepracowany w kontekście spotkania z Jezusem i zobaczył więcej niż być może sobie wyobrażał, że może do niego przyjść z racji samego tego odzyskania wzroku fizycznego. Zwróćcie uwagę, że ta światłość w tym miejscu funkcjonuje na tej zasadzie, że Jezus jest światłością, wobec której się ktoś musi odnieść w jakiś sposób. I ten człowiek ślepy, właściwie ustawiony, zyskuje zrozumienie i zyskuje poznanie i zyskuje jakby społeczność z Jezusem. Ci zaś, którzy wprawdzie są blisko Jezusa, ale Go nie rozpoznają w Jego tożsamości, są blisko, ale nie widzą tego, co Jezus chciał, żeby zobaczyli. No i jednocześnie uważają, że ich pozycja jest taka, że widzą, że rozumieją, że wiedzą, o co chodzi. Tak? No i teraz problem polega na tym, że chciałbym, żebyście zobaczyli, jak to współgra, tak? Ponieważ w tych wersetach 39, 41b, akcent w tym zakresie pada na werset 40, czyli na pytanie tych faryzeuszy, czy i my jesteśmy ślepi. No i po tej cząstce zawartej między tutaj w tym miejscu, tak, po tej cząstce następuje przypowieść Jezusa. Przypowieść Jezusa, którą podsumowuje narrator. Oni nie zrozumieli, o czym było. Czyli w jakimś sensie są merytorycznie przygotowani do czytania tekstu, do odpowiadania jakby do literatury mądrościowej, nauczającej różnych rabich, ale kiedy Jezus ich uczy w tym kontekście, oni nie rozumieją, co się dzieje, tak? Nie rozumieją, co do nich mówi. Jak ja rozumiem tą przypowieść i dlaczego ją umieściłem w tym miejscu, tak?
Bóg moim zdaniem jest jakimś dopełnieniem i objaśnieniem do tego tekstu u góry, zwłaszcza tego sformułowania nadchodzi noc, gdy nikt nie może działać. Tę przypowieść rozumie jako przypowieść o właściwym umocowaniu duchowego lidera Bożego Ludu. Właściwe umocowanie to jest to, które jest w połączeniu z Chrystusem. To jest to, które w Chrystusie daje dostęp we właściwym klimacie, we właściwym jakby odniesieniu się do Boga i Jego Chrystusa, do tej służby, którą ktoś pełni jako lider duchowy. Jezus pokazuje tutaj przez tą przypowiedź moim zdaniem zasadę, że albo ktoś wchodzi przez bramę i choć tutaj tego nie komentuje, wydaje się, że może tutaj być on obrazem tej bramy, albo może tym odźwiernym, trudno mi powiedzieć, natomiast on jest tym, który pozwala na to, żeby wejść, tak? I ten, kto jest rzeczywiście we właściwy sposób jakby odniesiony do Chrystusa, będzie tym liderem właściwie umocowanym wobec tych, którym służy. Rzecz polega na tym, że Jezus mówi o tych liderach, mówicie, że widzicie, ale jesteście ślepi, dlatego wasz grzech pozostaje. Wasz grzech niezaufania mi pozostaje. W związku z tym wasza służba będzie dokonywać się w ciemności. Tak? To nie znaczy, że po prostu właśnie zapadną ciemności egipskie, ale mówiąc krótko, wydaje się, że tutaj ta ciemność może być rzeczywiście obrazem nie tyle zła, nie tyle grzechu, co właśnie braku rozpoznania i właściwego właściwej relacji w stosunku do Jezusa przez tych, którzy mienią się duchowymi liderami. Jezus tutaj jakby konfrontuje faryzeuszy ze sobą. Nie, ze złodziejami i bandytami. Nie konfrontuje go. To on, jakby, on tylko pokazuje, że ktoś, kto jakby nie wchodzi przez niego, czy z nim, z Chrystusem, jest de facto jak złodziej i rozbójnik, tak? Natomiast chodzi o to, że Jezus jako światłość po prostu jest tutaj, jakby powoduje, że po prostu oni się muszą skonfrontować, czy poddać się Chrystusowi, bo de facto do tego się to sprowadza. Zwróćcie uwagę, to jest właśnie gest, jaki wykonuje ten ślepy, bo kiedy jakby doznaje Jezusa, powiedział wierzę i oddaję pogląd, tak? No to jest takie, powiedziałbym, mocne, tak? I w tym kontekście nagle Jezus mówi też o tym, że póki On jest światłością, będzie wykonywał to, co jest również Jego misją. Natomiast wydaje się, że tutaj, jeśli chodzi o ten sąd, tak? Bo jednak mówi, że przyszedłem na sąd. Ale to jest taki sąd, w którym po prostu to człowiek, patrząc na Jezusa, dokonuje jakby autosądu, tak? Sam musi rozpoznać się, czy w stosunku do Jezusa będzie chciał z tym, jak siebie widzi, zbliżać się do Niego, czy do Niego odchodzić. To jest, wydaje się, inna forma wyrażenia tego, co u Jana znaleźliśmy w trzecim rozdziale. Tam Jan Chrzciciel w trzecim rozdziale, tam się właśnie pojawia ta kwestia, że po prostu człowiek albo chce, by jego uczynki okazały się w świetle, albo właśnie ze względu na to, że są czynione w mroku, ucieka od Boga, odwraca się od Niego. Już wam czytam. Mam wrażenie, że to jest troszeczkę jakby aluzja do tego, coś podobnego w tym miejscu. Już... Z Nikodemem. Tak, po Nikodemie. Już... Okej. Każdy bowiem, kto źle czyni,
światłości i nie przychodzi do światłości, aby nie ujawnione zostały czyny Jego. Lecz kto czyni prawdę, przychodzi do światłości, aby stały się widoczne Jego czyny, że w Bogu są dokonane. No, tutaj jest jakby ta idea takiego autosądu. Albo 36 jeszcze tak mówię. Mhm. Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny. Kto zaś nie słucha, nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim.